Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Drugi odcinek z eventu Rule Breakers. Ale jak widzicie, mamy coś nowego, wiadomość jakąś od EA. I mamy tutaj wymianę. I o co tutaj chodzi? Ja sobie teraz spokojnie przeczytam i powiem wam to, co najważniejsze. Okej, czyli tak jak zawsze, w poprzednich edycjach za oglądanie na Twitchu turniejów w FIFA właśnie dostawaliśmy nieraz, niektórzy dostawali darmowe paczki, czy to nie wiem, stroje, czy tam jakieś inne rzeczy. Teraz za oglądanie co najmniej 60 minut z transmisji właśnie tego turnieju, gdy macie połączone konto, dostaniecie kartę zawodnika, którą później będziecie mogli sobie wymienić na jakąś paczkę. Im więcej prawdopodobnie tych kart będziecie mieli, tym będą lepsze paczki. Tak samo jak było to w wymianie FUT w poprzedniej FIFA lub dwa lata temu była wymiana FUT. I żeby dostać pierwszego zawodnika, właśnie pierwszą kartę tą właśnie do wymiany, musimy powiązać swoje konto EA z Twitchem. U mnie na kanale robiłem taki odcinek, jak to zrobić, ale też na pewno zostawię w komentarzu link po prostu, żeby to konto sobie połączyć. Na pewno jest to bardzo łatwe, bardzo szybko się to robi. I potem trzeba oglądać FIFA Challenge na Twitchu 29 października od godziny 19 czasu polskiego. Pamiętajcie też, że nie musicie po prostu tego oglądać, wystarczy, że sobie otworzycie kartę i zminimalizujecie, otworzycie sobie po prostu najgorszej jakości, jaka jest i tyle, możecie sobie zostawić, nie trzeba tego wiadomo oglądać. Ale jak ktoś lubi, no to wiadomo, to może sobie zobaczyć. Dobra, zobaczmy co oprócz tego, czy mamy coś nowego w zdaniach sezonowych, na pewno dzisiaj paczki za Squad Battles. Mamy bez granic, złota paczka zawodników premium, więc paczka 25 tysięcy i tutaj mamy paczkę jeszcze z dwoma rzadkimi zawodnikami i co trzeba zrobić? Wygrać 5 meczów Foot Life bez granic, czyli nowy tryb jest właśnie dodany do Foot Life, strzelić 12 goli w meczach towarzyskich i zaliczyć 10 asyst, czyli po prostu trzeba wygrać 5 meczów i dostaniemy paczkę za 25 tysięcy, pewnie jest to paczka niewymienna. Czy oprócz tego nowej karty z zadaniach scenowych tutaj raczej nie będzie, pewnie dopiero w piątek. Dobra, więcej nic nie ma, chyba że tutaj coś nowego dodali, ale wątpię. Nie sądzę, żeby tutaj coś nowego dodawali, szczerze mówiąc, przez cały rok. W poprzedniej FIFA w tej zakładce dodali chyba, nie wiem, 3 czy 4 zadania, więc nie spodziewałbym się, żeby coś dodali. Jak będą dodawali, to tylko raczej w zadaniach. Tutaj paczek jeszcze do odebrania nie mam. Możecie dać w sumie znać, na jakim etapie tutaj jesteście, jak widzicie, na poziomie 22, także jeszcze troszeczkę zostało do karty, no prawdopodobnie dla Kazeta. Dobra, przejdźmy teraz do tego, co mamy nowego w SBC. Wczoraj pojawiło się bardzo ciekawe SBC, gdzie trzeba było, wymagania były na chyba 4 zawodników, ogólnej oceny musiała być 75 i 77 chyba 4 zawodników. Ja to zrobiłem, niestety nic nie trafiłem, więc wam tego nie pokazywałem na odcinku. Ale SBC bardzo, bardzo ciekawe, dało się naprawdę bardzo dużo tym zarobić. Jak ktoś miał karty 75-77 w górę, pisałem wam o tym na Discordzie, żebyście sprzedawali swoje właśnie zawodniki. Dobra, jak widzicie, mamy już tą wymianę, także można sobie zobaczyć na spokojnie, jakie paczki możemy za to dostać, czy jacy zawodnicy za to będą. 206 dni do końca. Jest to powtarzalne, czyli nie wiem, ile tych turniejów będzie. Na pewno dużo. I jak widzicie, mamy tutaj paczkę, zaczynamy od paczki za 7,5 tysiąca, ale raczej polecam sobie zbierać więcej tych żetonów. Paczka piłkarz Electrum Prime, więc to jest chyba za 20 tysięcy, paczka za 35 tysięcy i paczka za 100 tysięcy. Czy mamy coś jeszcze? Nie. Także paczka za 100 tysięcy za zebranie 5 żetonów właśnie za oglądanie na Twitchu turniejów w FIFA. Myślę, że całkiem okej. Nie wiem, kiedy to będzie możliwe do wymiany. Wydaje mi się, że dopiero gdzieś może koniec grudnia, może nawet styczeń. Nie sądzę, żeby było tak dużo tych turniejów, nie wiem co ile są. Jeżeli będę wiedział, to wam to powiem. Może ktoś z was wie, to możecie napisać w komentarzu, co ile takie turnieje będą. I mamy jeszcze wyzwanie właśnie z tych turniejów Global Series FIFA 21, paczka rzadki piłkarzy Electrum. Więc od razu sobie to zobaczymy. Zrobimy, zgłosimy i otworzymy paczkę. Ogólna cena 75, rzadki 1, piłkarze z tego samego kraju 5. Dobra, ja to zrobię i za chwilkę się widzimy. I dobra, SBC zrobione, ja wam tego pokazywać raczej nie będę, bo i tak zgranie będziecie mieli, jak zrobicie tak samo jak ja, bo robiłem to dla gnajtania po prostu dla siebie. Jest to bardzo, bardzo proste SBC, więc no nie ma co tutaj pokazywać. Paczka rzadki piłkarzy Electrum. I teraz jeszcze przejdziemy odebrać paczki za Squad Battles, które nawet nie wiem jaką rangę zdobyłem, bo chyba grałem, nie wiem, za 4 albo 5 meczów, więc będzie to no coś dość słabego, wydaje mi się niestety. Także zobaczmy, pewnie będzie to złoto 3 albo złoto 2. Tak, jest złoto 2, nie mam pojęcia jakie są paczki. Mieszana paczka piłkarzy Prime i złota paczka zawodników Prime, więc nie najgorzej, myślałem, że będzie coś dużo gorszego. I jeszcze mamy paczkę oczywiście za zamówienie przedpremierowe. I jak do tej pory w tych paczkach właśnie za zamówienie przedpremierowe, chyba miałem je 3 do tej pory i w każdej miałem przynajmniej ekrany, więc zobaczmy, czy również będzie tak w paczce numer 4. I nie ma walkoutu.
i po raz pierwszy niestety nie ma ekranów. Dobra, także przejdźmy do tych paczek za Squad Battles. Mieszana paczka piłkarzy Prime, 4 złote, 6 rzadkich. Jeżeli w tych paczkach nic nie trafimy, to przeniesiemy się jeszcze na moje poboczne konto. Tam bardzo dużo paczek zostawionych, ale zobaczymy, może uda się jednak coś trafić. W pierwszej znowu bez ekranów. I druga za 25 tysięcy z tymi rzadkimi zawodnikami. Jest walkout! Jest walkout, nie ma karty specjalnej, więc zwykły walkout. Co to będzie? Jest Urugwaj. Napastnik, więc będzie to Suarez 87. Niestety nie jest on zbyt dużo wart, ale jest to walkout. Chyba mój 4. albo 5. w tej FIFA. Więc pomału się rozpędzamy. Czy coś oprócz Suareza? Raczej nie. Henderson, ile wart jest Suarez? O, wow. 15 tysięcy. No cóż, no widać to po jego karcie, że nie jest zbyt nieukrywalna. 70 tempa to nie jest coś, co chcemy w FIFA. Dobra, także teraz paczka za to SBC dzisiejsze. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Zobaczmy, co tutaj będzie. Jest to niewymienna paczka. Tutaj już bez walkoutu. I znowu bez karty specjalnej, ale z ekranami. Serbia. Środkowy napastnik będzie Tadić, więc przeniesiemy się, słuchajcie, jeszcze na moje konto poboczne. Tam mam naprawdę bardzo dużo paczek jeszcze za hybrydy ligowe, hybrydy narodowe i tak dalej. I dobra, tutaj końców już praktycznie w ogóle nie mam. Wszystkie końce wydałem na te SBC, które tutaj widzicie na paczki z tych SBC. Zaczniemy sobie może od tej paczki piłkarz Electrum Prime, a resztę już tylko te, których coś naprawdę będzie fajnego. Nie jak tylko ekrany, tylko naprawdę już coś bardzo fajnego. Co będzie w pierwszej? Jest walkout w pierwszej paczce! I jest to Inform. Myślałem, że będzie to karta specjalna, karta z eventu Rule Breakers, ale jest Zlatan Ibrahimović 85. Dobry start. I dobra, zostały nam już tylko 3 paczki. Jak widzieliście, naprawdę było ich dość sporo i wszystkie były naprawdę, uważam, bardzo dobre. I poza tym Ibrahimovićem, który był w pierwszej paczce, naprawdę nic nie było. I czy będą chociaż ekrany tutaj? Są ekrany. Bośnia. Napastnik będzie Edin Dzeko 83. Wow. Nelson Semedo. Chociaż tyle. Najlepszy traf dzisiaj. Nie jest on już tyle wart, ile był wcześniej, bo chyba jakiś dzień temu był jeszcze wart ponad 50 tysięcy, teraz już około 30. Ale zawsze jest to coś. Dobra, lecimy do kolejnych paczek. Dwie do końca, teraz możemy otworzyć, niech będzie ta mała złota paczka rzadkich piłkarzy. To jest chyba paczka jedyna niewymienna, która tutaj była z jakiegoś SBC. Bez walkoutu niestety, po raz kolejny bez karty eventowej i nawet bez ekranów. Naprawdę, mam wrażenie, że trafić tą kartę eventową Rule Breakers jest tak trudno, tak ciężko, że masakra. Nie widziałem, bardzo mało osób widziałem, które trafiły tą kartę. Możecie pisać, czy wam się udało to zrobić, bo naprawdę z tego, co widzę, to szansa na trafienie tego jest niemal jak karty Team of the Year. Po prostu tak mały drop dawno nie był podczas eventu. Dobra, mega paczka rzadkich kart na sam koniec. Jak możecie zostawić lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Zobaczmy, co będzie w ostatniej paczce. Niestety nie ma walkoutu, chociaż ekrany. Nawet w takiej paczce nie ma ekranów. No cóż, także to chyba tyle. I widzimy się jutro, na razie.